Cześć, jestem Kuenku, a w dzisiejszym materiale omówię, przedstawię oraz recenzuję grę tureckiego producenta Simular Games, mianowicie Trucks & Logistics Simulator. Życzę wszystkim miłego oglądania. Trucks & Logistics Simulator, czyli gra tureckiego studia Simular Games, wydana 23 czerwca 2020 roku przez firmę Aerosoft GmbH na platformie Steam. W symulatorze tym wcielamy się w kierowcę pojazdów, ciężarówek, samochodów osobowych, samochodów dostawczych, jak i specjalnych. Lecz aby dostarczyć ładunek do wyznaczonego nam celu, musimy najpierw zająć się kwestią załadunku na nasz pojazd, a pomóc nam mogą przy tym wózki widłowe oraz kontenerowe, mini ładowarki oraz duże ładowarki kołowe. Właśnie to proces samodzielnego załadunku pojazdów wyróżnia tę grę spośród reszty symulatorów tego typu. Aktualnie na Steam gra kosztuje trochę ponad 68 zł. Warto zaznaczyć, że gra Trucks & Logistics Simulator znajduje się w trybie wczesnego dostępu na Steam, lecz według producenta ma zostać wydana w pełni jeszcze w 2020 roku. Po krótkim opisie przejdźmy do przedstawienia tej gry, a będzie ono podzielone na części. Menu. Gra ładuje się momentalnie. Po dosłownie chwili ukażą nam się trzy okienka do wyboru. Od lewej są to jeden gracz, czyli zwykła rozgrywka z ruchem AI, gra wieloosobowa oraz opcje. Wchodząc w tryb single player, od razu jesteśmy kierowani do menu garażu połączonego ze sklepem, w którym znaleźć możemy wszystkie samochody dostępne w grze, podzielone ze względu na kategorię pojazdu. Nie znajdziemy tutaj możliwości spojrzenia na mapę świata, a aby to zrobić, musimy najpierw wybrać pojazd, jakim będziemy się poruszali po grze, a następnie załadować się do jazdy i po naciśnięciu przycisku Escape ukaże nam się mapa. Grafika. Grafika tej gry jest dość unikatowa jak na grę komputerową. Na pierwszy rzut oka przypomina strasznie gry 3D na telefon, lecz z podbitą grafiką. Odbicia świateł są na bardzo fajnym poziomie, zaś jakość wykonania pojazdów z licencją czy bez niej jest na dosyć średnim poziomie, gdyż widać na tych modelach ostre krawędzie i niewyraźne tekstury. Otoczenie mimo ustawienia opcji wysokich jest słabe. Trawa w większości jest w 2D, lecz co jakiś czas natkniemy się na kępkę trawy również w 2D, lecz wystającej z ziemi. Tekstury, m.in. betonowych barierek, mają miejsca, gdzie są przeźroczyste, lecz więcej na ich temat powiem w późniejszych częściach materiału. Woda nie posiada odbić, jak i również nie jest przeźroczysta. W sumie jest to powtarzająca się co kawałek tekstura marnej jakości imitująca wodę, która w większych akwenach wodnych nie posiada kolizji, a w małych stawikach już ją ma. Fizyka gry. Fizyka po opisie producenta wydaje się znakomita, lecz tak nie jest. Fajnie i przyjemnie prowadzi się pojazdy, lecz podjazdy pod górkę nie są wygładzone i na nich potrafi pojazd stracić stabilność. Zawieszenie pracuje na różnych powierzchniach tak samo, gdyż nie ma tutaj dróg 3D, a na drogach gruntowych pojazd zachowuje się identycznie jak na asfalcie. Jedynym miejscem, gdzie fizyka jazdy różni się od prowadzenia pojazdu po asfalcie lub drodze gruntowej, jest to jazda pod powierzchnią wody. Samochód zachowuje się tutaj, jakby znajdował się na lodzie, a grawitacja była o 30% słabsza niż zwykle. Zwykłym pojazdem również da się podjechać pod prawie pionowe wzniesienia, a pojazd im wyżej, tym nie widać po nim, jakby podjeżdżał pod górkę. Zależność od masy tutaj jest zero-jedynkowa. Niezaładowany pojazd ładnie przyspiesza, hamuje i skręca, a załadowany ma pogorszone te statystyki, które są identyczne przy obciążeniu 1, 16 czy 26 tonami. Dostępne pojazdy. Znajdziemy tutaj 22 pojazdy, z czego tylko 6 pojazdów znajduje się na licencji. 3 pojazdy na licencji Mana oraz 3 pojazdy na licencji Scania. Teraz pokażę wam każdy z nich. Z samochodów osobowych znajdziemy tutaj przypominający Audi A3 lub S3 w wersji dwudrzwiowej, sedana z podrobionym logiem Volkswagena, SUV-a wzorowanego na Range Roverze Evoque oraz muscle car'a wzorowanego na Fordzie Mustangu. W pick-upach znajdziemy dwa samochody bez licencji, a są to wzorowany model na Dodge Ramie 1500, lecz ze zmienionym grillem oraz światłami przypominającymi te od Forda F-150. Oraz wzorowane na Fordzie Rangerze pickup. W minivanach lub jak to bardziej pasuje minibusach znajdziemy wierną kopię Peugeota Bipera z 2008 roku, podobiznę Volkswagena T6 oraz podobiznę Volkswagena T5. W vanach zamkniętych, czyli potocznie nazywanymi blaszakami, znajdują się dwa samochody. Wiernie odwzorowana kopia Forda Transita z 2015 roku oraz pierwszy markowy pojazd marki MAN, czyli MAN TGE. W vanach z opuszczaną burtą znajdują się dwa pojazdy, mianowicie znów Volkswagen T5 i Ford Transit. Ciężarówki skrzyniowe są aż trzy i wszystkie one znajdują się na licencjach. Są to
Scania G440 ze skrzynią umożliwiającą transport np. palet, Scania G440, lecz w wersji potocznie nazywanej wywrotką, oraz ostatnim pojazdem tej kategorii jest MAN Euro 6 ze skrzynią umożliwiającym przewóz palet, tak jak w przypadku pierwszej Scanii z tej kategorii. Kolejną kategorią są ciągniki siodłowe. Pierwszym z nich jest wzorowany na Volvo FH Classic. Kolejny model również wzorowany na marce Volvo, lecz innym modelu, czyli Volvo FM. Pojawia nam się tutaj ponownie Scania serii G, lecz w wersji 4x2 oraz 6x4. Kolejnym ciągnikiem jest MAN Euro 6, również w konfiguracji 4x2 oraz 6x4. Ostatnim ciągnikiem w tej kategorii jest odwzorowany na bardziej znanym w Ameryce ciągniku siodłowym Volvo VNL w wersji 6x6. W innych pojazdach znajdziemy tylko jedną pozycję, którą jest Monster Truck, a używany może być on również do transportu ładunków, gdyż wyposażony jest w hak. Patrząc z bliska na modele licencjonowane, jak i nie, możemy zobaczyć dosyć słabej jakości wykonanie modeli. Lampy są w większości modeli wklejonym zdjęciem, a niektóre modele PZU posiadają tekstury, które prześwitują przez cały pojazd na drugą stronę. Zobaczyć możemy tutaj nawet absurd, jaki jest w Scanii G440 w wersji 6x4, gdzie moc silnika wynosi 700 koni mechanicznych, a sam znaczek mówi o tym, że posiada on silnik 440 koni. Dostępne ładunki. Aktualnie w grze znajdziemy małą różnorodność ładunków, ponieważ mamy tutaj tylko kilka różnorodnych misji transportowych, a są nimi: transport małych oraz dużych pojazdów załadunkowych, transport przyczep kempingowych, agregatu lub oświetlenia, transport samochodów na specjalnej lawecie, przewóz kontenerów, palet oraz kamieni w specjalnych do tych zadań przyczepach bądź naczepach. Ruch AI. Ruch sztucznej inteligencji po drogach możemy regulować menu w zakresie od 0 do 35. Pojazdy ruchu AI wymuszają pierwszeństwo w każdym możliwym miejscu: na rondach, wjazdach na drogę szybkiego ruchu, na światłach, nawet gdy mamy zielone światło. Fizyka poruszania się pojazdów ruchu ulicznego jest komiczna, gdyż nawet ich przyspieszanie do zaprogramowanej prędkości jest nieosiągalne dla nas w żadnym pojeździe, a ich wchodzenie w zakręty wygląda tak, jakby miały zaraz wypaść z drogi. Podczas mijanych samochodów AI lubią one sobie zwolnić, znikają oraz pojawiają się one również na naszych oczach. Często zdarza się, że pojawią się w jakimś stopniu pod mapą i blokują ruch. Modyfikacja. Po przeszukaniu internetu w celu znalezienia jakichkolwiek modyfikacji natknąłem się tylko na jedną, która jest cheatem i pozwala sobie dodać paliwo, zmieniać ceny pojazdów na zero oraz usunąć funkcję uszkodzenia pojazdu. Tryb multiplayer. Ostatnio w ten tryb grałem w październiku 2020 roku ze znajomymi. Wtedy ta gra była jeszcze gorzej wykonana, ale ze względu na ten tryb zakupiłem tą grę. Fajnie oceniam możliwość wspólnej jazdy z innymi osobami, a samo dołączanie i stabilność serwera jest na bardzo dobrym poziomie. Synchronizacja nie zawodziła, a gra odbywała się sprawnie. Po aktualizacji z 31 maja 2022 roku możliwe jest również pilotowanie konwojów z samochodami ze specjalnym pakietem pilota. Gra multiplayer pozwala na granie również z innymi platformami, lecz na razie działa to tylko z Nintendo Switch. Mapa. Ukazana jest tutaj w skali 1:1, a wszystkie odległości wyrażane są w metrach. Mamy tutaj tereny zarówno miejskie, jak i podmiejskie. Znaleźć tutaj możemy drogi asfaltowe oraz gruntowe. Znajduje się tutaj 5 terenów miejskich z terenami przemysłowymi, gdzie możemy odebrać ładunek i przewieźć go do wyznaczonego celu. Ładunki możemy odbierać z przeróżnych miejsc, takich jak kamieniołom, salon samochodowy, salon przyczep kempingowych, budowa czy magazyny. Do magazynów da się wjechać, a animacje bram są dobrze wykonane. Stacje paliw oraz serwis są zawsze koło siebie, więc po tankowaniu możemy podjechać się naprawić. Identyczne zestawienie stacji paliw z serwisem można było zobaczyć w grze Euro Truck Simulator, wydanej w 2008 roku. Mapa charakteryzuje się dużą różnorodnością terenu. Znaleźć tu możemy tereny górzyste, gdzie poruszamy się po serpentynach, oraz tereny płaskie, gdzie przeważają drogi szybkiego ruchu. Co do dróg, to posiadają one parę mankamentów. Jednym z nich jest płaskie wyprofilowanie łuków, gdzie samochód podczas jazdy na nim jest wyciągany poza łuk. Podjazdy pod wzniesienia, jak i zjazdy z nich są bardzo słabo wyprofilowane. Mam na myśli, że nie są to łagodnie wygładzone drogi, lecz proste odcinki dróg z uskokami. Najczęściej takie uskoki możemy napotkać na rozjazdach dróg szybkiego ruchu. Roślinność na mapie jest wystarczającej ilości, lecz jak wspominałem wcześniej, za późno się renderuje. W trawie dość często można napotkać się na jakieś dodatki od producenta, np. w postaci gruzu, który posiada przeźroczyste elementy w swojej teksturze. Tak samo źle dopasowane są betonowe barierki na serpentynach, przy których widoczne są również przeźroczyste tekstury.
aktualizacje gier. Od czasu, kiedy posiadam tą grę, czyli października 2020 roku, wyszły tylko dwie dosyć spore aktualizacje dodające nowy content do gry. Wychodzą one średnio co jeden rok kalendarzowy, gdyż jedna z nich wyszła 11 lipca 2021 roku, a druga 31 maja 2022 roku. W tym tempie zmian gry nie widzę dla niej przyszłości, lecz warto czekać na pełne wydanie gry, które jak już wcześniej wspominałem, ma być jeszcze w tym roku. Załadunek. Mamy tutaj kilka różnych od siebie misji. Niektórych wystarczy podłączyć naczepę i jechać do wyznaczonego celu. Lecz również są te ciekawsze transporty, gdzie przed wyruszeniem w trasę musimy się sami załadować. Załadunek polega na załadowaniu na pojazd palet, wjechanie samochodami lub innymi pojazdami na lawetę, załadowanie wywrotki kamieniami za pomocą ładowarki lub postawieniu na odpowiednią przyczepę wyznaczonego kontenera. Modyfikacje pojazdów. W zależności od pojazdu mamy tutaj od 5 do 6 możliwości modyfikacji pojazdów polegających na zmianie świateł na ksenony, przyciemnianie szyb, zmiana koloru podświetlenia deski rozdzielczej, zmiana koloru wykończenia wnętrza pojazdu, przemalowanie pojazdu oraz w niektórych pojazdach znaleźć można również możliwość założenia pakietu pilota. Wszystkie modyfikacje oprócz pakietu pilota są darmowe, a pakiet pilota kosztuje 8,5 tysiąca centów. Tak, centów, bo tutaj jest taka waluta. Języki w grze. Aktualnie w grze możemy znaleźć 17 wersji językowych, a są nimi między innymi polski, angielski, francuski, arabski, japoński, turecki czy też chiński. Tłumaczenie polskie nie jest w 100% dokładne, lecz da się zrozumieć, co producent miał na myśli. Niektóre z napisów nie są przetłumaczone, np. opcje grafiki, czy też dodane w nowej aktualizacji nowości. Optymalizacja. Optymalizacja to dosłownie jeden wielki ściek. Zmiana opcji graficznych nieznacznie wpływa na płynność rozgrywki. Gra podczas wczytywania poszczególnych sektorów mapy powoduje 1-2-sekundowego laga, co przejazd w tych samych miejscach. Dźwięki. Grając w tę grę, natknąłem się tylko na 3 różne dźwięki silników naszych pojazdów. Jednym z nich jest typowy dla samochodów z silnikiem diesla klekot. Dźwięk silnika benzynowego. Spotkamy go w samochodach osobowych i ma w miarę dobrą jakość. Dźwięk silnika pojazdów, typowy dla ciężarówek. Dźwięk nalewania paliwa do baku jest strasznie słabej jakości, taki stłumiony i pusty. Hamulce, oczywiście aby wyczuć, że jednak hamują, to piszczą, tak samo w każdym pojeździe. Dźwięki kolizji, a właściwie w to jeden dźwięk kolizji, niezależnie od siły i w co uderzymy, ma tą samą barwę. Zniszczenia pojazdów. Pojazdy bez licencji podczas kolizji ulegają zniszczeniu. Zachowanie pojazdów podczas przejazdu przez środek ronda bywa dziwne, co widać na tym filmie. Poza wizualnym zniszczeniem w samochodach bez licencji, to we wszystkich pojazdach posiadamy pasek zniszczenia. Aby go zapełnić w 100% trzeba się nieźle namęczyć, gdyż dość wolno się zapełnia. Aby naprawić pojazd, wystarczy pojechać na serwis znajdujący się przy każdej stacji paliw na mapie. Podsumowując. Gra Trucks & Logistics Simulator posiada unikatowe dla swojej kategorii gier funkcjonalności, m.in. kwestie logistyczne, takie jak załadunek. Posiada dosyć sporo błędów, niedopracowań, które mam nadzieję, że wynikają z wersji wczesnego dostępu. Aby ta gra stała się jakąkolwiek konkurencją, np. dla Euro Truck Simulator 2, to studio za nie odpowiedzialne musi zacząć od zmiany silnika gry, gdyż przy obecnym wyżyłowaniu go w celu powiększenia mapy i dodania nowych opcji graficznych, odczuwalny jest spadek jego wydajności poprzez przycinki gry. Mam nadzieję, że w tym roku doczekamy się premiery pełnej już gry z poprawionymi jej bolączkami. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Następny film związany z tą grą postaram się nagrać po przetestowaniu już pełnej wersji gry. Do usłyszenia w kolejnym materiale.